po prostu giną, umierają. Bóg daje nam, kochani, konkretny znak, jak podaje redaktor Łukasz, niemowlę owinięte w pieruszki leżące w żłobie. Wielu pomyśli, że Pan Bóg się nie wysilił, że Pan Bóg się nie popisał, cóż to za znak. Wstąpienie Boga na ziemi, dziecko leżące w żłobie, bezbronne, bez sił, skromne, bez spektakularnych grzmotów i tym podobnych, a jednak Bóg. Myśmy w to uwierzyli, choć nie widzieliśmy, stąd słyszymy, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kochani, w naszej wierze, nadziei, miłości pragniemy sprostać temu znakowi, który został nam dany. Sprostać tym znakom, które daje nam Pan Bóg w życiu codziennym. Bo przecież liczy się w naszym życiu, na ile rozpoznamy Jego samego. Czy jest to Jego palec, Jego interwencja, Jego działanie, czy też nasz wymysł, tudzież inna rzeczywistość. Kochani, Chrystus, Bóg, przychodzi najskromniej, jak tylko może. Bóg przychodzi najskromniej, jak tylko może. A zatem coś swoim znakiem chce nam powiedzieć. Naszą, bo nic dziwnego, że wielu podejmuje polemikę i pyta się, dlaczego właśnie tak Bóg przychodzi na ziemię. Dlaczego w taki właśnie sposób? Niewątpliwie chcę pokazać, że w pełni chcę doświadczyć człowieczeństwa. Wiemy, że tego, że to uczynił, począwszy od narodzenia, skończywszy przez mękę i krzyż i śmierć, a zatem w pełni jako człowiek się objawił, bo i może jako Bóg zapewne nie musiał. Trzeba pewnie stwierdzić, że Pan Bóg w jakiś sposób oszalał na buncie człowieka z miłości do niego. Tylko miłość takie postępowanie usprawiedliwia, że Bóg wcielił się w człowieka, w osobę ludzką. A zatem ten znak, który nam Pan Bóg daje, coś nam powinien powiedzieć o pewnej prostocie, o niewinności, o czystym sercu, o ubóstwie. Pan Bóg jako pierwszy objawia się pasterzom. Tym potoczę wyrzutkom społecznym, ale z drugiej strony jakże prostym ludziom. I zdaje się, że oni pojęli, kim jest to dziecko na sianie, dlatego, że byli prostymi ludźmi, nie kombinowali, nie szukali Boga. Oddali pokłon, bili czołem i w ten sposób chwalili Boga. My, kochani, również Pan Bóg tego chce, abyśmy czynili żłób w naszym sercu. Nie chodzi o pałace. Oczywiście tym bardziej nie chodzi o gospodę, w której nie znalazło się miejsca. Nie znalazło się miejsca dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale chodzi o żłób, żeby nasze serce było tym żłobem. By mógł Jezus spocząć w nim. A zatem nie chodzi o nic wielkiego. Chodzi o prostotę serca, o,
ubóstwo duchowe, gdzie miejsce ma tylko Bóg w sercu. O to chodzi, żeby w sercu walczyć, zdobywać, pielęgnować jedynie tę osobę, którą jest dzisiaj niemowlę położone w żłobie. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest jedynie, tak jak już wspominałem, jakimś punktem w naszym życiu duchowym i jest pewnym przystankiem, w którym podejmujemy refleksję. Oczywiście nie na darmo, ale dzisiejsza uroczystość ma nas przygotować do tego ostatecznego spotkania z Jezusem Chrystusem, kiedy nie przyjdzie już jako bezbronne dzieci, ale jako Król Chwały. Ma być naszym przygotowaniem do tego, by godnie spotkać się z Bogiem, Jezusem Chrystusem, Królem i Sędzią, który będzie mówił, ty idziesz na prawo, a ty na lewo. Ku zbawieniu, a drugi ku potępieniu. Uroczystość Bożego Narodzenia jest tym wydarzeniem, które ma nas nieustannie zbliżać do Boga przez tę świadomość, że skoro Bóg przyszedł do mnie i jest tak blisko, to ja mam za zadanie nieustannie rodzić Go w dobrych czynach, w tym wszystkim, co mnie uświęca. Ja mam Go rodzić dla siebie i dla innych, żeby był rzeczywistym Bogiem, osobowym, żywym Bogiem, nie gdzieś nieosiągalnym i nie na papierze, ale Bogiem, którego mogę przytulić właśnie jak dziecię i pieścić jak dziecię. Bóg ma być blisko z Emanuelem, czyli no Bogiem z nami właśnie. Zatem uroczystość Bożego Narodzenia niech będzie, kochani, wielkim krokiem ku ostatecznemu spotkaniu przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, bo dziś świętujemy pamiątkę rocznicę pierwszego przyjścia Boga na ziemię. Ale za pewien czas będzie drugie. Prośmy Pana Boga, abyśmy zastali Go po prostu w świętości. Kochani, za chwilę wyznamy naszą wiarę i podczas słowa za sprawą Ducha Świętego, wtedy na chwilę wierzę w jednego Boga. Thank you.
Boga, który z tego wróci, posłał nam swojego jedynego syna, prosił